Next speaker is Dominik Tarczyński for 1 minute. Dziękuję, panie przewodniczący. Najczęściej zabieram głos w języku angielskim, ale dzisiaj z wielką dumą chciałbym mówić w języku polskim, korzystając z tego, że mamy komisarza z Polski na sali, najlepszego komisarza rolnictwa od dziesięcioleci w Komisji Europejskiej, ale także z dumą chciałbym mówić w swoim języku ojczystym, ponieważ to, co dzieje się teraz w mojej ojczyźnie, w Polsce, to ogromna tragedia. Te ogromne zalewy, potopy wręcz, można by nazwać, wielkie powodzie mają miejsce między innymi dlatego, że szaleństwo ekoterroryzmu zostało dopuszczone do głosu. Lewactwo, które popiera i popierało organizacje ekoterrorystyczne, bo tak trzeba je nazwać, organizacje, które przeciwstawiały się budowie infrastruktury przeciwpowodziowej, to są ludzie odpowiedzialni za to, co dzieje się teraz w Polsce i w tej części Europy. Nikt nie mówi o tym, o czym usłyszeliśmy wczoraj. Niemiecki wywiad próbował zwerbować jednego z ekologów, z działaczy ekologicznych, aby protestował przeciwko inwestycjom w Polsce. To jest wojna wywiadów, a ekoterroryzm jest wykorzystywany przeciwko rozwojowi takich państw jak Polska. Dziękuję, panie komisarzu, że stoi pan na straży rozsądku w Europie. My, konserwatyści, stoimy na straży rozsądku i będziemy nazywać rzeczy po imieniu. Stop ekoterroryzmowi. Dziękuję.